Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się w ramach naszej serii spotkań Słowa na jutro i przed nami piątek, 26 dzień czerwca. Fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 8, wiersz od 1 do 4. Powierzmy to nasze spotkanie i drogę ze Słowem Ojcu. Powierzmy ją przez serce Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słuchajmy fragmentu Ewangelii, który przypada na ten dzień. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Szczególny moment towarzyszy temu wydarzeniu. Mateusz umieścił go w szczególnym momencie. Zapisał dla nas, tak rozpoczyna się ten fragment, że Jezus schodzi z góry. To miejsce, gdzie ogłosił konstytucję królestwa, gdzie mówił o błogosławieństwach, gdzie mówił o poście, modlitwie, jałmużnie, o przykazaniach. To bardzo ważne spotkanie, programowo mowa Jezusa. Jezus przybliża, czym jest Królestwo Niebieskie, kto jest do Niego zaproszony, kto jest szczęśliwy. Kiedy kończy się to spotkanie, towarzyszą Jezusowi tłumy. Bardzo wielu ludzi czuje się pociągniętych przez Słowo. Chcą być dalej z Jezusem, idą tam, gdzie On. Są pełni Jego Słowa. Może mamy takie doświadczenie, że Słowo nas wzmacnia, że nas wypełnia. Bardzo często dzieje się tak podczas rekolekcji, podczas sesji, że wiele słowa, które słyszymy, a przede wszystkim, którym się modlimy, sprawia, że jesteśmy napełnieni, syci, że jesteśmy jakoś wewnętrznie mocni. To doświadczenie pewnie towarzyszy tym ludziom. Dziękujmy za te momenty, kiedy Słowo tak nas karmiło, kiedy jakieś wewnętrzne pragnienie, głód znalazł odpowiedź właśnie w tym spotkaniu. Jakby niespodziewanie Jezus spotyka trędowatego. Może zatrzymajmy się tutaj trochę, bo ta sytuacja nie jest wcale oczywista. Trąd, który był chorobą praktycznie nieuleczalną w tamtym czasie, do dzisiaj pozostaje bardzo trudnym wyzwaniem, bardzo trudną sytuacją do leczenia. Jedynym sposobem na to, by trędowaci mogli jakoś funkcjonować, nie zabijano ich oczywiście, było to, że będą w odosobnieniu, będą poza miejscem, gdzie gromadzą się ludzie. A gdyby zdarzyło się coś takiego, że ktoś nieświadomie spotyka trędowatego, to chory powinien z daleka wołać: nieczysty, nieczysty. W praktyce więc nie dochodziło do spotkań ludzi zdrowych z trędowatymi. Pomagano im, wnoszono im posiłek, byli jakoś zaopiekowani. Gromadzili się w społeczności, razem pewnie było im łatwiej. Największym
cierpieniem tych ludzi, oprócz bólu fizycznego, było doświadczenie izolacji. Organizm, który nie mogąc poradzić się z kolejnymi ogniskami choroby, traci je, traci na przykład części twarzy, palce u nóg, u stóp, czy też u rąk, to na pewno jest wielkie cierpienie, ale chyba jeszcze większe to skazanie na samotność, na oddzielenie, na życie z dala od ludzi. Wydaje mi się, przyszła mi taka myśl, że możemy mieć jakiś obraz, takie przybliżenie tamtej sytuacji, tamtego klimatu, kiedy rozpoczęła się, kiedy zetknęliśmy się z pandemią koronawirusa. Bo okazało się, że można zarażać innych. A więc zaczęliśmy się od siebie odsuwać. Zwłaszcza jeżeli widzieliśmy, że ktoś kaszle, kicha. Zaczęliśmy unikać tego, żeby nie rozmawiać z kimś blisko. Jeszcze mocniej. Izolowani byli właśnie ci, którzy byli chorzy na trąd. Ponieważ stanowili jakieś zagrożenie dla innych. Kochani, obraz choroby trądu jest interpretowany w Ewangelii podwójnie. A więc jest to obraz przede wszystkim, który mówi o cierpieniu kogoś, kto choruje na nieuleczalną chorobę. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale medycyna nie znała sposobu, jak pomóc tym ludziom. Ale drugi sens tej choroby nie jest fizyczny. On mówi o takiej chorobie, która jest niewidoczna, która niszczy człowieka, który na pozór wydaje się zdrowy, dobrze wygląda, może jest bardzo piękny, ale umiera jego wnętrze. W tym sensie właśnie choroba trądu była symbolem, jakby znakiem grzechu, który niesie ze sobą śmierć. A więc Jezus spotyka człowieka, który bardzo potrzebuje pomocy, który nie może otrzymać pomocy od ludzi, który jest sam, pozbawiony bliskich, nie może spotykać się ze swoją rodziną. Trąd go eliminuje. Może wielu z nich też świadomie odchodziło od swoich rodzin, żeby ich nie narazić. W takiej sytuacji jest człowiek, który spotyka Jezusa. I zwróćmy uwagę na te słowa mocne. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chociaż nikt nie był oczyszczony, nikt nie zdrowiał, to on wierzy w to, że Jezus może mu pomóc. Skąd u niego ta wiara? Nie wiemy. Może ktoś mu opowiadał o nowym nauczycielu. Może słyszał o tym, jak Jezus uzdrawiał innych. Jak mówił w Nazarecie o swojej misji. W każdym bądź razie dotarła do niego ta wiadomość i uchwycił się tego jak ostatniej nadziei, jak szansy dla siebie, jak ostatniej deski ratunku, jak to mówimy tak przysłowiowo. Podchodzi do niego trędowaty, ponieważ żył tą nadzieją, szuka spotkania z Jezusem, żeby mu powiedzieć w to, że wierzy. Wierzę w to, że może być uzdrowiony. Jezus natychmiast udziela mu tej łaski, odpowiada na wiarę. O cudach mówi się w ten sposób, że one są odpowiedzią na wiarę albo uczynione po to, żeby wiarę wzbudzać. Ten człowiek ma silną wiarę, że Jezus może go uratować. Tak się rzeczywiście dzieje. Natychmiast został na słowo Jezusa, chce, to słowo chce w ustach Jezusa, brzmi jak to, o czym czytamy na początku Biblii. I Bóg powiedział, niech się stanie światłość i stała się światłość. Słowo Boga, słowo, które jest określone tym wielkim słowem Dabar, ma w sobie moc sprawczą. Spełnia to, o czym Bóg mówi.
Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus ma moc przyjść z pomocą temu człowiekowi i on był tego pewien. Wierzył w to. Dzieje się coś, czego pewnie się nie spodziewał. Przecież żył jako ktoś wyłączony z życia społecznego. Cieszy się tym, że jest zdrowy. Jezus czyni z niego świadka. Rozpoczyna się taka droga, taka rozmowa, która może dla samego tego uzdrowionego nie jest zrozumiała, ale dla Jezusa i dla tego, kto ma spotkać tego uzdrowionego trędowatego, to jest język czytelny, zrozumiały. Mówi do niego Jezus: idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Pamiętamy z pewnością, że to właśnie do kapłanów należał obowiązek stwierdzania, że ktoś jest chory, a więc, że powinien żyć na uboczu, mówiłem już o tym na początku, i stwierdzania, że ktoś jest uzdrowiony, że trąd minął, że może na nowo żyć w społeczności, w rodzinie, że może przychodzić do synagogi czy do świątyni. A więc, kiedy uda się do kapłana po to, żeby mu pokazać to, pokazać swoje ciało, pokazać, że rany się zagoiły, że nie ma już niebezpieczeństwa, będzie to znak dla tego właśnie kapłana, że Mesjasz przyszedł. Bo znakiem przyjścia Mesjasza będzie to, że trędowaci będą uzdrowieni. W czasach mesjańskich Pan Bóg da taki znak. To pierwsza taka sytuacja, w której Jezus jakby chce przekazać wiadomość zaszyfrowaną dla tego, kto z nią idzie, że On jest Mesjaszem, że przyszedł na świat, że Mesjasz już jest pośród ludzi, że Bóg spełnił swoją zapowiedź, swoją obietnicę. Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Jezus przestrzega tych wszystkich wymogów, zna te zobowiązania, które ma złożyć, które ma wypełnić ten, kto został oczyszczony. Przypomina mu o nich. Będzie to język czytelny dla kapłana. Siostry i bracia, los trędowatego przypomina żyjących współcześnie ludzi, którzy są na marginesie. Nazywamy ich czasem wykluczonymi, ale myślę nie tylko o tych, którzy są bezdomni czy są uzależnieni, ale myślę także o tych, którzy cierpią z powodu na przykład chorób psychicznych, nie znajdując pomocy, zrozumienia ze strony innych, bliskich. Pewnie takie osoby żyją wokół nas, może sami doświadczamy takiego cierpienia. Jezus dostrzega tych ludzi. Nawet jeżeli zwyczaj nie pozwalał na spotkanie z Jezusem, Jezus, wiedząc o tym, kto do Niego przychodzi, nie boi się trądu, nie przypomina Mu o tym, że powinien odbyć kwarantannę, spotyka się z Nim. Prośmy Jezusa o taką miłość, jaką ma On, żebyśmy nie chowali się za zasłoną tego, że są jakieś przepisy, że ktoś inny jest upoważniony czy przygotowany do fachowej, profesjonalnej opieki i tak dalej. Może Jezus na naszej drodze stawiać osoby, które potrzebują spotkania z Nim. Może z nas czynić świadków swojej łaski.
Co ma do powiedzenia ten człowiek, że był chory, a teraz jest zdrowy? Może jeszcze nie zna całej nauki, ale wierzy w Jezusa, że On uzdrawia, że ma taką moc. Prośmy o otwartość serca, prośmy o to, żebyśmy byli odważnymi świadkami łaski, jakiej Bóg nam udzielił. Niech na tę drogę prowadzi nas Boże błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.